Hej, z strony Tequila, witam was w kolejnej recenzji porąbanej mangi, ponieważ tak bardzo spodobała wam się recenzja Redo of Healer, to stwierdziłam, że w sumie przeczytałam w swoim życiu parę takich naprawdę porąbanych mang i w sumie chyba będzie to moją serią na kanale, bo przynajmniej tak z 5-6 tytułów mam jeszcze przed sobą, które przeczytałam. Oczywiście, jeżeli znacie jakieś porąbane tytuły, też możecie je podawać. Tylko nie piszcie mi DeadTube, bo uważam, że DeadTube jest słabe. Przykro mi. Ale cóż, przed wami kolejna recenzja, mianowicie mangi Dokumushi. Manga Dokumushi ma 6 tomów, została wydana całkowicie w Japonii. Nie była przetłumaczona niestety na rynek angielski i niestety, bardzo mi przykro, nie przeczytacie jej całej online. Dlatego, że skany tej mangi są tylko do 4 tomu. Ja przeczytałam ją do końca, ale tylko i wyłącznie dlatego, że gdzieś tam znalazłam skany po chińsku, więc absolutnie nie wiedziałam, o co chodzi. Znaczy, obrazkowo wiedziałam, o co chodzi, natomiast nie czytałam tekstów, no bo chińskiego nie znam, a też nie chciałam się tego tłumaczyć. Natomiast na końcu już samego filmiku powiem wam, jak się to ta manga skończyła. Dlatego, że po prostu, z tego co pamiętam oczywiście, no bo nie dostaniecie jej nigdzie, nie przeczytacie jej do końca, no chyba, że ktoś jakimś cudem znajdzie tą chińską stronę, którą ja kiedyś znalazłam, ale nie mam pojęcia, w jaki sposób. Próbowałam ją znaleźć, nie udało mi się, przykro mi, dlatego po prostu na końcu samym powiem wam, jak ta manga się zakończyła, żebyście mieli jakby cały obraz sytuacji. Z tego co pamiętam, bo tą mangę czytałam już chyba 2 lata temu. Dokumushi jest mangą, której historia zaczyna się od Reggie'ego, czyli głównego bohatera, którego poznajemy, on jest tam studentem. No i cóż, nasz Reggie pewnego dnia po prostu zostaje jakby odurzony i zamknięty w jakimś pomieszczeniu, gdzie znajduje się oprócz niego 6 osób. Czyli mamy właśnie 7 osób zamkniętych w szkole i oni nie wiedzą w ogóle, o co chodzi, nie są to ze sobą osoby jakoś powiązane. Czyli, że oni się nie znają, po prostu 7 nieznajomych zostaje tam zamkniętych. Jest to 4 mężczyzn, 2 dorosłe kobiety i 1 dziecko. Domyślcie się, o co będzie chodziło z dzieckiem, po co je tam wypchali. No i cóż. Okazuje się, że zostali zamknięci w jakiejś szkole. Na ścianie jest licznik, który odlicza im 7 dni. Czyli prawdopodobnie sądzą, że będą tam zamknięci 7 dni, a następnie wypuszczeni. I cóż, mają dostęp do bieżącej wody, jest łazienka, jest wszystko, tyle że nie mają tam jedzenia. Nie mają tam jedzenia, oprócz tego znajdują jeden pokój, w którym przymocowany do łańcucha jest tasak. Oprócz tego jest takie naczynie do gotowania, no i palnik. Jak myślicie? Skąd można wziąć pożywienie? Dlaczego tam jest tasak? Dlaczego tam jest palnik? Dlaczego tam jest woda? No cóż, nasi ludzie, czyli mamy właśnie Reggie'ego, jest głównym bohaterem, oprócz tego jest Toshio, który jest takim, wiecie, badassem, macho, to takim Toshio niszczycielem, jak mi nie posłuchasz, to ci wpieprzę. Oprócz tego jest Yuki Toshi, który jest takim jakby biznesmenem, sprzedawcą, coś takiego. Ogólnie wygląda na takiego najbardziej ogarniętego faceta, ma 28 lat, czyli mój rocznik. Oprócz tego mamy Akane, która jest taką hostessą, która bardzo zwraca uwagę na wygląd, no i potrafi po prostu usiedlić faceta i nie boi mi się tego powiedzieć, zyskuje dużo przez swoje ciało. Następnie mamy Taichi, czyli takiego spasionego otaku, który oczywiście uwielbia lolitki i jest pedo. Dlatego, jak myśleliście, no dlaczego dodaję tutaj dziewczynkę małą, tak? Yumi jest dziewczyną, która jest chyba studentką. No i ona tam, jeżeli wam to coś powie, to jest lesbijką. Ma 21 lat. I troszeczkę nierówno pod sufitem, zresztą jak się okazuje, jak wszyscy, którzy tutaj są. No ale dobra. I ostatnią osobą jest Michika, czyli 9-letnia dziewczynka, która po prostu jest taka bardzo cicha, no nie chce się wychylać, boi się mężczyzn, w związku z tym po prostu przeważnie pcha się do Akany i do Yumi. I w momencie właśnie, kiedy znajdują to pomieszczenie z tym tasakiem, naczyniem do gotowania oraz palnikiem, dochodzą do wniosku, że ktoś ich tutaj zamknął specjalnie. Wszędzie są kamery, czyli ktoś ich obserwuje, jest ten licznik, czyli muszą tutaj przeżyć 7 dni i pewnie jak ten licznik wybije 0, to ich wypuszczą. Oczywiście nie mają jedzenia, więc stwierdzają, że to po prostu ktoś ich zamknął i będzie ich chciał zmusić do kanibalizmu, czyli po prostu, że będą musieli siebie zabijać, żeby zjadać, żeby przetrwać.
Przy okazji Yukitoshi wspomina, że to wygląda tak, jakby ktoś chciał zrobić swoje kodoku. Kodoku jest to taki w japońskiej oraz chińskiej jakby mitologii. Jest to takie naczynie, taki dzban, do którego na pewno w wielu mangach i wielu anime był ten motyw, jak na przykład teraz jest Piekielny Raj, który będzie miał anime od JPF-u. Czyli jest to taki słój, do którego wrzuca się wszystkie jadowite jakieś owady. One siebie zabijają, zjadają siebie nawzajem i zostaje jeden, jedyny, najbardziej trujący owad, najbardziej niebezpieczny z tych wszystkich. I wtedy po prostu była taka historia, że w chińskiej czy tam japońskiej medycynie, czy też może nie do końca w medycynie, a bardziej w takich jakby czarach, bierze się tego ostatniego robaka i pobiera się z niego truciznę, którą potem właśnie wykorzystywało się do czarów albo żeby kogoś zabić, tak? I po prostu stąd wzięła się ta nazwa kodoku i to jest ten właśnie słój z tymi owadami. I oni stwierdzają, że pewnie ktoś sobie coś takiego wymyślił, że po prostu oni będą tymi owadami. No i kto ostatni przeżyje, no to będzie ten jakby najsilniejszy, tak? To jest coś w tym stylu i to jest właśnie motyw, który pojawia się w wielu mangach, jak czytałam. No i cóż, jak myślicie, do czego może to doprowadzić, skoro jest to horror? Skoro jest to jakby ecchi? No cóż, osoby, które zostały zamknięte, niestety nie są świętoszkami, dlatego że okazuje się, że każda z nich została tutaj zamknięta z tego powodu, że dopuściła do jakiejś tragedii. Na przykład, podam wam pierwszy przykład, bo nie będę wam spoilerowała wszystkich, aczkolwiek też nie do końca pamiętam o wszystkich, bo niestety trzymałam 2 lata temu, a ta manga nie jest dokończona, w sensie nie ma skanów. No to na przykład Toshio, czyli niszczyciel Toshio, spowodował wypadek samochodowy, w którym zginęła rodzina z dzieckiem i po prostu podczas tego pobytu tutaj on sobie o tym przypomina i na przykład nawiedzają go wizje tego dziecka, które za nim chodzi, jest takie całe, wiecie, spalone i przez to po prostu mu odwala. Oprócz tego jest on gwałcicielem, więc niestety no przykre rzeczy spotykają pewną dziewczynę, która tutaj jest i w związku z tym też jej dziewczynie odwala. I no cóż, zaczynają się morderstwa, zaczyna się kanibalizm, zaczynają się gwałty i nie tylko. Przy okazji Akane stwierdza, że ona to przetrwa, dlatego że mężczyźni produkują coś pod wpływem pewnych impulsów, co zawiera jakieś tam składniki odżywcze. Zgadnijcie, co to jest. I ona stwierdza, że jeżeli będzie współżyć z mężczyznami i będzie im robiła lody, to wtedy będzie dostawała te składniki odżywcze i po prostu dzięki temu przetrwa. Oprócz tego właśnie no, mamy tego naszego pedo, który poluje na tą biedną małą dziewczynkę. No i po prostu robi się takie zagmatwanie, wszystkim nagle zaczyna odwalać, pomimo tego, że człowiek jest w stanie przetrwać ileś tam dni bez jedzenia i to nie jest tak, że oni to zaczynają robić dopiero gdzieś tam 5, 6, 7 dnia, tylko po prostu na samym początku odwalają takie rzeczy. Także cóż, czego możecie się spodziewać czytając tą mangę? Tego, o czym wspominałam, czyli po prostu jest mnóstwo brutalnych scen, dlatego że po prostu są sceny kanibalizmu, są sceny morderstw, są sceny gwałtów i są sceny wykorzystywania jakiegoś psychicznego i fizycznego znęcania się nad innymi. Oprócz tego poznajemy właśnie jeszcze te historie głównych bohaterów. No i jest to, jakby nie spojrzeć, porąbana manga. I cóż, bardzo jest mi przykro z tego powodu, że znowu Otaku został pokazany jako ten najgorszy, który po prostu poluje na małe luliczki, co jest dla mnie krzywdzące, no ale nic na to nie poradzimy. Ogólnie muszę wam powiedzieć, że niektóre fragmenty zostały ocenzurowane, jeżeli chodziło właśnie o tą chińską wersję, którą ja czytałam, ale z pewnych źródeł wiem, że na przykład były tam sceny stricte związane z tą właśnie małą dziewczynką i one zostały wycięte, więc nie mam pojęcia, co tam było, nie mam pojęcia, jaka była jej przeszłość, dlaczego ona tutaj trafiła, ale no widocznie musiał być jakiś powód, dlatego że zostały te sceny absolutnie ocenzurowane, nawet tej właśnie chińskiej wersji, więc nie jestem pewna, jak to się skończyło, jeżeli chodzi właśnie o przygody tej dziewczynki, o jej przeszłość, dlaczego ona tutaj trafiła. Niektóre sceny jeszcze były ocenzurowane, ale no niestety nie jestem w stanie wam powiedzieć jakie, bo nie wiem, bo po prostu no nie widziałam innej wersji. I powiem wam, że właśnie to, co mnie zszokowało jakby w tej mandze, to jest to, że właśnie oni nie czekali do tego któregoś tam dnia, tylko po prostu od początku zaczęli odwalać takie rzeczy. Zaczęło się od Toshio,
który stwierdził, że po prostu wszyscy go nienawidzą, bo jest chamem po prostu i tyle. I wszystkim dokucza i stwierdza, że jest najpotężniejszy i po prostu on stwierdza, że pewnie będą chcieli go zabić, więc to on zrobi ten pierwszy krok, co jest dla mnie w ogóle jakimś absurdem. I gdyby w jakiś ten sposób pomagali sobie nawzajem, to może by tego to przetrwali, no ale jak zaczynają się już morderstwa w momencie pierwszego dnia, no to sorry memory. I cóż, dajcie znać, czy czytaliście to, czy przeczytacie. Ja wam oczywiście mogę powiedzieć, że jest do czwartego tomu na internecie skanlacja po angielsku, natomiast reszta no niestety. I teraz powiem wam, jak ta manga się zakończyła z tego, co ja pamiętam. Jeżeli ktoś to czytał jakimś cudem i jest w stanie mi poprawić, dlatego że ja nie jestem w 100% pewna, czy ja dobrze wiem, zwłaszcza, że nie mogłam przeczytać, tylko po prostu widziałam to. No to uwaga, tutaj są spoilery. Bip, bip. Z tego, co pamiętam, to na końcu jedynymi osobami, które zostają przy życiu, to jest właśnie Reiji oraz Michika, która okazuje się nie być taką świętą i był powód, przez który ona tutaj się dostała. No i cóż, kończy się tak, że po prostu ktoś nagle ich odnajduje w tej szkole. Wtedy już Michika niestety nie żyje i po prostu Reiji jest wygłodzony, wychudzony i po prostu ściska ją i tak spędza swoje dni. Oczywiście Reiji zostaje zabrany natychmiast do szpitala, gdzie go leczą, gdzie go przesłuchują. Jak się okazuje, to wszystko zaplanował właśnie ojciec. Z tego, co ja zrozumiałam, to ojciec dziewczyny, z którą był Reiji. Jak się okazało, Reiji był takim troszeczkę stalkerem i był trochę psychiczny. Miał swoją narzeczoną, powiedzmy, która zaszła w ciążę i potem on ją gdzieś tam zamknął, bo nie chciał ją pokazywać światu. Chciał jakby, żeby była tylko jego, albo bał się, że urodzi dziecko. Nie wiem, nie jestem w stanie powiedzieć. Ale ogólnie Reiji sprawił, że przez to, że ta dziewczyna była tam zamknięta, ona chciała uciec i po prostu gdzieś tam spadła, zabiła się, straciła to dziecko. No to jej ojciec stwierdził, że to jest wszystko jego wina, w sumie słusznie, i stworzył sobie taką grę. A że pracował tam jakby detektywem czy tam policjantem, no to jakby nie miał z tym problemu. I na końcu kończy się tak, że po prostu Reiji się na niego rzuca, chyba go gryzie, gdzieś tam oddziera mu kawałek skóry i jakoś ucieka, z tego co kojarzę. Jest to zagmatwane, no ale ja wam mówię, z tego co kojarzę, tak wam powiedziałam, że tak to wyglądało, że po prostu Reiji spowodował śmierć córki jakiegoś tam detektywa czy policjanta. On, mając te informacje, które miał, czyli że na przykład Toshio spowodował ten wypadek, coś tam zamknął właśnie takich degeneratów razem, żeby po prostu się mordowali. No i niestety chciał, żeby Reiji umarł, ale go uratowali i tak się skończyło. Także cóż, dajcie znać, czy chcecie dalsze odcinki o takich porąbanych historiach, porąbanych mangach, bo mam jeszcze parę, w tym jedna manga, która dostanie anime w tym roku, a jest ona dość ostra, nie jest ona horrorem, natomiast jest bardzo specyficzna, bardzo, bardzo specyficzna i dostanie też anime, dobra. Także cóż, kończę, mam nadzieję, że recenzja się spodobała, że będziecie chętnie oglądać takie właśnie porąbane odcinki o porąbanych mangach. I cóż, zapraszam was do komentowania i trzymajcie się, pa pa!